I witam was bardzo serdecznie, z tej strony Biko, a tu jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Ogólnie muszę powiedzieć, że odcinek poprzedni, chyba był to 13, nie wiem co się z nim stało, naprawdę nie wiem, musiałem zrobić odzyskiwanie systemu, kiedy zrobiłem odzyskiwanie systemu z tego dnia, którego nagrałem, tego odcinka już nie było, więc sorry za to. Tak samo dzisiaj nie mogę tak samo włączyć gry. Już myślałem, że save się popsuł albo coś. Ale w końcu po jakichś, nie wiem, pół godzinach odpaliłem właśnie ten save i jestem na tym. Wow. Myślałem, aż pół godziny czekać. Rozumiecie to? Pół godziny czeka na save, aż się załaduje. Nie wiem, skąd. No dobra, w każdym razie. Idziemy sobie teraz do... Może Asuki. W której właśnie byłem przed chwilą. Tutaj. Gdy stało się coś takiego, że po prostu znaleźliśmy naszych tego Miguela i Katalinę, którzy porzucili nas na samym początku gry, i teraz będziemy ich szukać i zatrzymaliśmy chyba, z tego co rozumiem, Miguela, tak. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Ała. No dobra, w każdym razie wykonujemy w tym momencie misję dla samego siebie, można powiedzieć tak naprawdę. Asuka uznała, że my zabiliśmy, że to właśnie Carter zabił jego jej brata, dlatego bije tak tego Miguela i w ogóle, nie? Myśli, że to on nas pobił. No, goddammit, Jezu, jak trudno jest wyjechać. Czekajcie, teraz nie ogarniam. Głowy. Co to jest? Nic nie ma. Wow. Dobra. Jeszcze wyżej. Dobra. Więc z tego co rozumiem, mamy jechać tutaj. Przynajmniej mi się wydają. Oho, tam ja mam. Ale guzik mi to obchodzi. Mamy robić teraz jako przynęta. Dokładnie, przynęta. Mamy czekać na ich gang. Czy mamy zaprowadzić jakby ich gang do miejsca żółtego? Katalina nasłała na nas trochę swoich ludzików. Tak więc tak to wygląda. Gdzie ja mam zawiesić? Bo nie wiem. Tutaj widzisz? Tutaj. Teraz zabierzemy sobie ich bronię po prostu. I tyle. Misja jak ulał. Możemy sobie zebrać bronię i przy okazji jeszcze zabijemy sobie parę członków kartelu. Nice, nice. No dobra. Ale w każdym razie trzeba teraz ogarnąć mniej więcej, gdzie jest kolejny samochód. Alright. Kolejny samochód będzie tutaj.
taką śmieszną nawrotkę. O, możemy jechać. Dobry nas frajerze. Widzę jak jedzie. Mam silnego trochę poczekaj, bo jesteśmy przynęty przecież, tak? Tylko chwileczkę na niego poczekamy. Tutaj chyba się wyjrzało. Myślałem, że nas zabiją nam wszystkich naszych. Lol. No ale dobra. Daliśmy radę. Jednak trochę, no, trochę naszych zabili, nie oszukujmy się. Ale całkiem spokojna misja, fajna, ciekawa. Dobra. Oj, sorry. No i dobra. Idziemy teraz po ostatniego gościa. Jak ta tama się nazywała? Nie pamiętam. Kupiona. Chodź. Baruj. Puszek, chodź tu. Puszek. Może przestawię trochę mikro. Serio tak się szlajasz, Puszek? Ty nie wiedziałeś co robić, czy gdzieś w lewo czy w prawo. O ty mordy. Dobra. No tu miałeś skręcić, ty debilu. Aha. Jak to umarłem? Are you fucking kidding me, bitch? O Jezu. Dobra, wiecie co zrobimy z tej misji u Donalda? Po prostu. Oddaj mi ten samochód, nie jest jej godny. Godzien. Poczwaro. Bip, bip. Syny. Ale powiedział sobie do Donalda, bo on teraz ma takie misje, które po prostu będą... Będą no po prostu takie, wiecie, no fajniejsze, tak? No ale... Jezu, ja w ogóle nie wiem co ja dzisiaj mówię, jestem tak zaspany, jest godzina 14. A jestem tak zaspany, że wow. No ale dobra. W ogóle nie pojawiły się odcinki wczoraj. Z tego powodu, że po prostu nie było mi w domu cały dzień. Jak przerwę, to zaglebnąłem się spać, więc... Sorry. Najgorsze jest to, że dalej jestem zmęczony. Uwalone. No dobra. Tak więc... Tutaj mamy Donalda. Kaczora. Brum, Donaldzie. Escort service. You are proving to be a safe investment. A rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Unharmed? Nie tykaj, nie? Dobra. Nie tutaj, nie do tego samochodu. Nie trąb. Co? What? Czekaj to, halo. Ale za to chciałem wziąć, musiałbym tu przejechać. Nie, ona broni taki dobrej, żeby ten... Oh, come on. I muszę go eskortować aż do Pike Creek. To jest w tym drugim mieście, Chelsea Vale. Wolone. Przecież jak teraz takiej pierwszej misji, zaraz to wybuchnie w ogóle, wiecie, znowu mocno psuty. Mm.
No gdybym ja wiedział, że potrzebuję do tej misji ten samochód, to ja bym sobie uzbroił się w Uzi, tak? Nie szukujmy się, no ale no. No ale póki co nic się nie dzieje, tak? W miarę stabilnie mamy. Ty skręcasz na pas lewy, prawy i... O! O! O, super, sam się uderzaj. Nie, kartel won. Tak, jeszcze ci zawiozę tam, co jeszcze? Jak ja mam tu pomóc, co? Ty tu sam leżę. Dobra, na szybko to musimy jechać. Nie wiem, czy go ktoś bije, czy nie. Nie, raczej nikt go nie bije, dobra, jest dobrze. Stabilnie. Nie mógłbyś mostu wziąć, debilu. No dobra. Będziemy jechać na sygnale, żeby nie było. Ha! A ja. No policja jeszcze jedzie jedna, no dobra. Wiecie, za sportem naprawdę. Jeżeli będą się mi zatrzymać, a nie. Nie tych, co eskortuję. Nie tych, co będą przeszkadzali eskorcie. Znaczy, zatrzymać się tylko i oni już waliły. Nie, nie strzelajcie do nich. Mam mało HP już, no. Ostatnio. Dobra. Coś czuję, że strzaniłem tę misję też. Tak mi się coś wydaje, wiecie? Że coś tą misję jedną strzaniłem. Ach, chciałem cię kupić też. Czy on dostaje damage? Czy nie dostaje damage? W lewo. Okej. Okay. Tam ci gdzieś zostali w ogóle w tyle. No, i debilu. Jak ty jest? Bardziej się obijają tam. Bardziej. W ogóle wygram tę misję. No, jestem w innym mieście. Policja nie powinna mnie skręcić. Dobra, pojedziemy, ktoś tu będzie czekał. Dokładnie. Idź spokojnie, majcie na zarówku. Nic się nie stało. No super, zaraz wybuchnę. Samochody mnie goniły. No super. Wyjdź. Jak to? No, come on!
Ten kamień będzie dłuższy, bo trzeba wykonać jakąś misję w końcu. Nie wiecie co, ja po prostu umrę, bo to jest niedorzeczne. Malwina. Dobra, to jest woda, to chyba. No. To jest po prostu wyskitu niedorzeczne. Zrobimy sobie tę misję jednak u Asuki. Po prostu pójdę kupić... Czemu ja jestem w tym mieście? Po prostu pójdę kupić bronię. Gdybym jeszcze wiedział, gdzie ja tutaj w tym mieście kupić bronię. Ja tam się kupowały. Tak mi się coś wydaje. Tak, bardziej upadli na mordę, ty głupi debilu. Się nie dziwię, że nikt nie ci głosu podkłada, jak taki głupi jesteś. Dobra, weźmy sobie to na pewno. To na pewno. I tu mamy ogniste rzeczy. Dobra. Mogę kupować? To jest na kupno? Na kupno. Patrzcie, jaka faza. Nie wiedziałem. No dobra. Chyba w tym mieście nie ma ammunition, tak mi się coś wydaje. Straszne barierki. Dobra, daj mi ten samochód i musimy jeszcze jedną misję przynajmniej wykonać dzisiaj. To nie pojęta, jak to nie pojęta. Wow. Wykonam sobie misję u Asuki, po prostu tam nie będę się zatrzymywał, nie będę z nimi po prostu, wiecie, próbował ich zabić, bo wiem, że oni sobie dadzą radę. A... No i po co ja tam tak naprawdę? Więc po prostu pójdę tam i tyle. I potem jak zawiozę do tego miejsca zwrotu jakby, to po prostu będę wracał do innego gościa już. To będzie najbezpieczniej. Teraz w ogóle na PS2 zdarzyło mi się tak, że nie było tego dźwięku otwierania mostu. Nagle most mi się otworzył, ja wyleciałem w górę. O, świetnie. Będziemy musieli sobie nowy samochód ogarnąć. No ale dobra. A minus sędzi znowu. Już jest chyba piąty odcinek, który minus sędzi. Dobra, pojedziemy sobie tutaj. Filmik już znamy, więc go po prostu ominiemy, tak? No. Dobra, to filmik. Mam. Boss, dobry. Głupi się mówi. No dobra. Świetnie zaparkował ten samochód. No dobra. Czekajcie, to był gdzieś tutaj. Tutaj. Dobra, i pójdziemy sobie do tego drugiego miasta, wykonamy tą misję, to chyba będzie na tyle. W dzisiejszym odcinku. Łopcyku. Dzisiejszym łopcyku. Nie, to głupio. Powalone, co? Wszyscy spadli sobie. Dobra. To jedziemy. W ogóle nie wiem, czemu ten most się otwiera, jak to nawet żadnego statku nie ma, który przepływa, który jest duży, zacznijmy od tego. Dobra. Przejdziemy u pierwszego gościa. Witam. Będziemy musieli na niego tutaj poczekać, bo on znowu jak wyskoczymy teraz, tam była rampa, widzieliście. Jak wyskoczymy, to oni po prostu pojadą tam, gdzie wyskoczyliśmy, tak? Nagle zawrócą i pojadą za nami. Dobra, czekamy na niego. I tu ma dwa. O, dokładnie tutaj miałeś wjechać. No i my stąd skupszamy. Dobra, pierwszy są.
piersi zabić są. Widzimy drugiego gościa. Może przykład zgadnąć trzeciego. O, byłoby w sumie spoko. To nie samo z ciebie. Chodź. A ten. No, ma po prostu, wiecie. Zgadniemy wszystkich, jak zabiją sobie. Hop. Dobra, pan też dziś zgubił ogólnie, ale to nie idzie za nami, więc no problemu. Oby tylko obydwie wpadli w pułapki i będzie spoko. Ta misja nie jest trudna, tylko o to chodzi po prostu, że ten... Że ja to zostawałem cały czas, tak? O to chodziło. Dobra, jeden wjechał. Dobra, teraz dopóki tamtego jeszcze nie ma, możemy sobie tutaj pozbierać te bronie. Bo jednak bronie to bronie, co nie? No. Chodź tu, kurwa się. Dobra, udało się. Tu leżałem 4. No i dobra. Tak więc, ludziki, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trochę niedużo zrobiliśmy, tak? Ale proszę powiedzieć, że to będzie na tyle. Tak więc, skomentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc, na razie. Bye, bye.